Ostatnio na kanale mówiłem o grze Need for Speed The Run, o zmarnowanym potencjale i świetnym pomyśle oraz o tym, że kupiłbym tę grę, gdyby powstał remake bądź remaster. A dziś dla odmiany o grze, która doczekała się remastera, a chyba wcale go nie potrzebowała. Pogadajmy o Need for Speed Hot Pursuit. Ja słysząc Hot Pursuit, myślami przenoszę się do czasów, kiedy to grałem w Need for Speed Hot Pursuit 2 z 2002 roku. Na wieść o kolejnej odsłonie tej fantastycznej podserii, która miała ukazać się w roku 2010, skakałem z radości, mimo że mój ówczesny PC nie był w stanie zagwarantować płynnej rozgrywki. Tak czy tak, jakiś czas po premierze grę ograłem i fantastycznie się bawiłem. Wspomnienia dotyczące poprzednich odsłon jeszcze bardziej zachęcały mnie do łapania niebezpiecznych kierowców i uciekania gliniarzom. W 2020 roku, 10 lat po premierze, ukazał się remaster gry i przyznam się, że znów zasiadłem do ogrania tytułu, ale do dziś nie wiem, czy ten remaster był potrzebny. Zacznijmy jednak od samej gry. To, co wyróżnia Hot Pursuita na tle innych Need for Speedów, to możliwość wcielenia się w stróżów prawa i branie udziału w wyścigach z innej perspektywy, która dla mnie jest najlepszym elementem produkcji. Uciekanie przed policją, szczególnie w starszych odsłonach, takich jak Most Wanted czy Carbon, bawiło jak mało co, ale możliwość dowalenia mandatu niebezpiecznie prowadzącym pojazd kierowcom również ma swój klimat. Mimo iż w Secret County zatrzymywanie pojazdów do kontroli wygląda nieco makabrycznie, gra oferuje rozbudowaną kampanię dla pojedynczego gracza, która podzielona jest na dwie części. Jednak jeśli oczekujecie warstwy fabularnej, to nic z tych rzeczy. Po prostu bierzemy udział w wyścigach i momentami słuchamy jakichś krótkich informacyjnych wstawek. W jednej z części wcielamy się w kierowcę, a w drugiej w oficera miejscowej policji. Dla każdej ze stron przewidziano po kilka różniących się od siebie typów wyścigów. I tak, wybierając ścieżkę sprawiedliwości, musimy zatrzymywać podejrzanych, dojechać na czas na miejsce interwencji, a podczas wyścigu nie możemy się obijać, gdyż za każdą kolizję otrzymujemy karę czasową oraz bierzemy udział w tzw. hot pursuitach, czyli pościgach, w których bierze udział więcej niż jeden kierowca i aby zaliczyć wyścig, musimy złapać wyznaczoną ich liczbę. Podobnie jest po stronie ulicznych kierowców. Również możemy wziąć udział w hot pursuicie, jednak tym razem naszym celem jest nie dać się wyeliminować i dojechać jako pierwszy na metę. Oprócz hot pursuitów ścigamy się w klasycznych zawodach, kto pierwszy, ten pierwszy. Przechodzimy próby czasowe polegające na pokonaniu wyznaczonej trasy oraz wyzwania, w których rywalizujemy z innymi kierowcami. I bardziej w szczegóły nie wchodzę. Jeśli zechcecie, to sami zapoznacie się ze wszystkimi trybami rozgrywki. Co by nie mówić, są one dobrze zaprojektowane i każde podejście do Need for Speed Hot Pursuit wspominam bardzo dobrze. Każde podejście, bo grę przeszedłem kilka razy i praktycznie za każdym razem wszystkie trasy zaliczyłem na złoto, poprawiając swoje własne czasy. Ta gra coś w sobie ma i jakoś tak wciąga, choć nie potrafię wytłumaczyć dlaczego. Może chodzi o model jazdy, który jest całkowicie zręcznościowy i po kilku wyścigach zwyczajnie cieszy, a może o wyjątkową wręcz prostotę. Przy okazji filmu o Need for Speed The Run mówiłem, że brakowało mi tam możliwości ulepszania pojazdów. W Hot Pursuit w ogóle mi tego nie brakuje, a możliwość zmiany koloru karoserii jest w 100% wystarczająca. Po prostu pasuje to do zamysłu gry i nie ma wrażenia, że twórcy coś z produkcji wycięli. Do dyspozycji gracza oddane są pewnego rodzaju moce specjalne, choć powinienem chyba powiedzieć bardziej gadżety, dzięki którym możemy walczyć z innymi kierowcami bądź stróżami prawa i odwrotnie, jeśli akurat poruszamy się radiowozem. Dla kierowców przygotowano specjalne turbo, które znacznie zwiększa naszą prędkość, możliwość rozkładania kolczatek za pojazdem w celu przebicia opon przeciwnikom i spowolnienia ich, impuls EMP, który ma za zadanie uszkodzić pojazd, w który ten jest wycelowany, oraz zakłócacz radaru, dzięki któremu na kilka chwil pozbawimy policję dostępu do ich gadżetów. Podobnie jest, gdy gramy jako oficer. Kolczatki i impuls EMP działają w taki sam sposób, a zamiast turbo i zakłócacza radaru mamy możliwość wezwania posiłków w postaci zapory drogowej, mającej na celu spowolnienie kierowców oraz policyjnego śmigłowca, który będzie przez określony czas rozkładał kolczatki na trasie wyścigu. Musimy jednak uważać, bo przez nieuwagę możemy wpaść we własne sidła, a najechanie na kolczatkę może się dla nas źle skończyć.
I tak to się kręci. Gra jest prosta w swoich założeniach, w zależności od wyścigu mamy inną trasę, inne zadanie i inne gadżety do dyspozycji. I taki w skrócie jest Hot Pursuit. Jeśli ogólniki mamy za sobą, możemy skupić się na porównaniu gry z 2010 roku z remasterem z roku 2020. Zacząć należy od tego, co najbardziej rzuca się w oczy, czyli od oprawy graficznej. I od tego bym zaczął, gdyby tylko była to w tym przypadku prawda. Oprawa wizualna Hot Pursuit wcale źle się nie zestarzała, a już na pewno nie widać, że pomiędzy wydaniami minęło 10 lat. To zabawne, jak EA uległo modzie na remastery i rządzy zarabiania pieniędzy po raz kolejny na tym samym produkcie. Choć może powinienem powiedzieć smutne i niesprawiedliwe względem graczy, bo niektóre studia wydają darmowe aktualizacje, które poprawiają w kwestii oprawy audiowizualnej więcej niż omawiany remaster. Jeśli porównamy wersję na Xboxa 360 z remasterem na Xboxie Series, to różnica jest widoczna. Ale wersja z 2010 roku względem remastera na pecetach to skok na pieniądze i nic ponadto. Wiecie, papier przyjmie wszystko i pięknie brzmią obietnice o zwiększeniu płynności, nowoczesnym oświetleniu, ray tracingu, zwiększeniu szczegółowości świata, poprawieniu modeli pojazdów i otoczenia, ale to wszystko należy zweryfikować za pomocą faktów. A fakty są takie, że jeśli ktoś w swojej bibliotece gier miał Hot Pursuita z 2010 roku, to zakup remastera mija się z celem. Można, bo przecież nikt nam nie zabroni, ale chodzi tutaj bardziej o niesprawiedliwość i chciwość wydawcy. Szczególnie, że istnieje wiele odsłon serii, o remastery i remake'i których fani proszą od wielu lat i nie ma żadnego odzewu. Oczywiście są to skomplikowane kwestie związane z wygasającymi licencjami i najzwyczajniej złudnym założeniem, że ponowne wydanie jakiejś kultowej gry powtórzy sukces pierwowzoru, bo nie jest to wcale takie oczywiste, ale obrazuje świetnie podejście twórców gier, które często nie wychodzi poza schemat, polegający na próbie wyciśnięcia z sentymentu gracza jak największej ilości gotówki. Ale czy w grze oprócz wspomnianych zmian w oprawie, poprawie uległo coś jeszcze? I to jest ciekawy temat, bo niby tak, ale żeby to dostrzec, to trzeba się naprawdę wysilić. W skład remastera wchodzą podstawowa wersja gry oraz wszystkie DLC, ale jeśli spodziewacie się zatrzęsienia nowych wyścigów, bo wcześniej graliście tylko w podstawkę, to dajcie spokój. DLC to kilka nowych samochodów i w sumie głównie kilka nowych samochodów. Do remastera dodano także 30 nowych wyzwań, ale ni to odświeżające, ni to ciekawe. Jeśli ktoś chce wbijać platynę, to proszę bardzo, ale zasiadając do remastera po ukończeniu pierwowzoru nie zauważycie praktycznie żadnych zmian. Niby okej, bo to przecież ta sama gra, więc co mogłoby się zmienić, ale nawet wydanie next-genowe Wiedźmina 3, gdzie różnice są widoczne gołym okiem, otrzymało dodatkową zawartość, na którą warto zwrócić uwagę, a tutaj... Cóż, i nie mogę powiedzieć, że Need for Speed Hot Pursuit to zła gra, bo to jeden z moich ulubionych Need for Speedów i poprawianie własnych czasów na trasach sprawia masę przyjemności, ale wydawanie ponownie takiego samego produktu jest po prostu nie fair. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o Need for Speed Hot Pursuit Remastered. Czy takie wydania są dla Was ok, czy może nie do końca? I o jakim Need for Speedzie powinienem przygotować kolejny materiał. Do zobaczenia.